Do 3 lat więzienia grozi 51-latkowi, który zabił swojego psa. Mężczyzna zabił psa, bo ten mu przeszkadzał. Noworodcy policjanci otrzymali informację, że 51-letni mężczyzna zabił swojego psa. Na miejscu zdarzenia zastali kompletnie pijanego mężczyznę i martwego psa. 51-latek miał 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Jak ustalili policjanci, mężczyzna skręcił kark psu, bo jak tłumaczył, pies mu przeszkadzał. 51-latek usłyszał zarzut zabicia psa. Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt, grożą mu teraz 3 lata więzienia.